Robert spełnił swoje zadanie, też to jest zawodnik, też którego, taki, który pasuje mi do gry kombinacyjnej. Jest szybki, jest zwrotny, nie traci piłek, czyli tu jest wszystko w porządku. Ja tak powiedziałem, ja nawet nie wiem, kto grał wczoraj czy dzisiaj, nie patrzę w tabelę i bardzo się cieszę, że chłopcy złapali tą moją filozofię, że po prostu następny każdy mecz, po prostu tak się też mobilizowali w szatni, tak żeśmy ich nastawiali przed meczem, że nawet powiedzieliśmy, że nieważny jest wynik, tylko żeby po prostu zaprezentowali grę, żeby tą publiczność ponieśli swoją grę swoją grą i myślę, że to nam się udało. Michał Wyrwarfak, proszę bardzo. Panie trenerze, jak długo Śląsk potrafi grać takim pressingiem jak te 30 minut drugiej połowy? No w sumie żadna drużyna na świecie nie potrafi grać tak 90 minut, albo może te najlepsze na świecie. Ja uważam, że jeżeli byśmy to przedłużyli do 60 minut, to by było dobrze. To by było na nasze możliwości perfektnie, ale tak jak mówię, to są lata pracy, to są zawodnicy, którzy od małego muszą być przygotowywani. Także ja bym tu nie chciał na przykład coś tam mówić, że drużyna jest dobrze przygotowana, pokazała to na boisku i kompletnie nie chciałbym tu szukać jakichś alibi. Zabrakło nam po prostu, jakbyśmy zagrali tak 90 minut, to by był naprawdę, mógłbym powiedzieć, że możemy się mierzyć z drużynami słabszymi w Europie w pucharach. Ale z drugiej strony zgodzi się trener, że Śląsk nie wszedł. Gdyby tam w ataku nie grał Duda, tylko powiedzmy, nie wiem, Sa czy Baliszwili, to mogłoby być po meczu, prawda? Czy 15 minut. Jak Legia po prostu te wypracowała sobie sytuacje? To nie były wypracowane sytuacje. Te sytuacje, które miała Legia, wynikały z prostych strat piłki naszego zespołu. Czyli to nie było, że zdominowali nas, że oni nas rozklepali, czy tam grali jakieś cuda, tylko to były błędy, które musimy jeszcze, po prostu jeszcze mamy troszeczkę za dużo prostych strat takie w rozegraniu, że tam na przykład w pierwszej połowie, w końcówce Grodek zagrał do Ostrego, za bardzo do tyłu. Ostry próbował wyprowadzać nie może obrońca wyprowadzać ostatni, czy tam z boku, czy ze środka piłki kiwką, dlatego jeszcze są niuanse do pracowania i już żeśmy się z trenerami zastanawiali, bo żeśmy w sumie w tej chwili przygotowywali, żeśmy wszystko robili, żeby szybko nadrobić, bo uważamy, że duże zasoby mamy jeszcze w taktyce atakowania i bronienia, czyli żeśmy robili i obronę i atak, a w tej chwili pomału chcemy przejść, żeby skoncentrować się na dwóch elementach, ale dopracować je do perfekcji, a na razie skaczemy, żeby po prostu podnieść jakość gry. No do tego to dobry pomysł. Panie trenerze, ja chciałem właśnie do tego trochę pytań nawiązać. Nie jest pan zaniepokojony tymi błędami w obronie, które pojawiły się w pierwszej połowie i na ile one są pana zdaniem szybko do wyeliminowania? No bo było takich kilka sytuacji, że rzeczywiście albo Marian Kelemen, albo jakaś tam nieporadność napastników Legii nas ratowała. No właśnie, jest pan bardzo tym zaniepokojony, czy to pana zdaniem da się w miarę krótkim okresie wyeliminować? To są sprawy koncentracji jakości. My mamy... Uważam... Oglądałem na żywo ruch i oglądałem w telewizji Lech. Uważam, zagraliśmy najlepszy mecz na wiosnę. I po prostu my musimy analizować i poprawiać błędy, ale nie chciałbym tu się doszukiwać jakichś minusowych niuansów w grze mojego zespołu, bo za dzisiejszy mecz mogę im tylko pogratulować. Michał Kablowa, Gazeta Wyborcza. Że mogę uważać, że w tych meczach się zagrał super szczęśliwy. Nie, bo dzisiaj też mogliśmy wygrać. To nie było szczęście. Bo ja bym tylko jeszcze kontynuując, bo mam wrażenie, że w obu przypadkach najlepszy na boisku graczy był Marian Kelemen. Był jednych, nie, bo my patrzymy tylko, kto zrobi błąd. My też mieliśmy sytuację. Przepiękna akcja, strzały głową, strzały na bramkę, które minęły milimetry.
Okej, Legia miała może czystsze, ale nigdy bym nie powiedział, że to jakieś szczęście. Graliśmy bardzo dobry mecz i jeszcze raz gratuluję zespołowi i wszystkim trenerom i przede wszystkim wrocławskiej publiczności, która niosła nas cały mecz. Jakbyśmy grali słaby mecz i szczęśliwy, to by nie podziękowali w ten sposób. Także zachowali się super. Stadion wypełniony, prawie 20 tysięcy, no jeszcze troszeczkę brakuje, ale na Górniku będziemy mieli znowu, bo przyjdą z powrotem. Przyjdą, bo widzieli dobry mecz. Jan Pelczar, Radio, proszę bardzo. Panie trenerze, trener Henning Berg tutaj przed panem powiedział nam, że według reguł, które on poznał, które obowiązują w Polsce, sędzia nie powinien podyktować karnego. Jak to wyglądało z pana perspektywy? Ja w ogóle nie zastanawiałem się, podyktował i koniec. Dla mnie jest fakt. Ja po prostu, też ławka jest moja daleka, bardzo daleko, nie? Także, jeżeli jest podyktowany rzut karny, jest rzut karny i... Okej, trener Legii dużo reklamował. Cały czas wywierał presję i reklamował, stał przy linii i reklamował. Cały mecz reklamował, jak ktoś oglądał jego, to reklamował. Trzeba patrzeć na mecz, a nie reklamował.